Witajcie. Dzisiaj zaprezentuję Wam 10 perfum z nutami owocowymi. Perfumy owocowe to jest to, co ja lubię. Będzie słodycz, będzie trochę kwaskowato, będzie upojnie. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie mam propozycje dla Was, zostańcie koniecznie ze mną. Nie ukrywam, że ciężko było wybrać tylko 10 zapachów, ale te, które tutaj są, uwielbiam i polecam. Większość z nich jest dostępnych. Mam tutaj jeden, który już nie jest produkowany, ale słuchajcie, no nie mogłam się powstrzymać, musiały się one tutaj pojawić. Więc je wyciągnęłam. Zacznę od mojej miłości, miłości pięknej, słodkiej. Jest to Badi Al Oud All Sublime. I macie tutaj akordy owocowe, świeże, różane, tropikalne i waniliowe. Brzmi pięknie i jest pięknie. Nutki. Jabłko, litchi, róża, śliwka, jaśmin, wanilia, mech i patchouli. I wyobraźcie sobie, że wszystkie te nuty jestem w stanie wyodrębnić moim kinolem. Zapach niezwykle przyjemny, słodki, chrupki jednocześnie, delikatnie kwaskowaty, cudnej urody. Przepiękne parametry, świetnie mi się je nosi, bardzo taki przyjemny, poprawiający nastrój. Jestem mega zadowolona, że je posiadam. I teraz, kiedy zrobiło się już tak naprawdę, naprawdę ciepło, też je używam. Mimo, że jest to zapach dosyć słodki. Kolejne, które przygotowałam. No tutaj niestety nie mam flakonika, nie pokażę Wam flakonika, pokażę Wam tylko odlewkę. Jest to 10 ml, kochani, Kajal La Mar. Tu możecie zobaczyć, jak wygląda flakon. Akordy. Owocowe, świeże, różane i drzewne. Zapach posiada w sobie ananasa, czerwone jagody, jabłko, kardamon, kolendrę, różę bułgarską, różę turecką, magnolię, jaśmin, wielkolistny piżmo, wanilię, bursztyn, drzewo kaszmirowe, cedr i mech. Ktoś by mógł powiedzieć, no, że mało tutaj tych owoców, ale wiecie, dlaczego one mi się podobają? Mają przepięknie podany ananas. Ananas w tych perfumach jest po prostu mistrzostwem świata. Oczywiście wchodzi w interakcję z innymi nutami, ale jest przecudnej urody. Mam też inne perfumy ananasowe. Ci z Was, którzy uważnie śledzą mój kanał, na pewno będą wiedzieli, co za chwileczkę Wam pokażę. W każdym razie Kajal La Mar to jest, słuchajcie, to jest takie niespełnione marzenie perfumowe, gdyż flakony niestety trochę kosztują, a ja jestem osobą oszczędną i to nie miało być to słowo. Rozsądną miało być, rozsądną. I no i pewnie sobie ich nigdy w pełnowymiarowym flakoniku nie kupię. Ale odlewka też. Słuchajcie, odlewka też jest fajna. Okej. Okay. Tak patrzę, rozglądam się i co? I gdzie je mam? Gdzie je położyłam? Gdzie ja położyłam mojego ananaska? Tu. Odwróciło się. Girl of Now Shine. Girl of Now Shine należy do rodzinki Girl of Now od Elisa. Jest to drugi zapach, który pojawił się w serii i chyba już też gdzieś tam słyszałam, patrzyłam też na stronkę, że już nie jest produkowany, ale cały czas jest dostępny, więc spokojnie możecie je sobie zakupić, jeżeli tylko będziecie czuli się pokuszeni przeze mnie. Mamy tutaj akordy owocowe, słodkie i migdałowe. Nuty ananas, pistacje, gruszka, znaczy ananas, pistacja, gruszka, mandarynka, gorzki migdał, kwiat pomarańczy, jaśmin, ilang ilang, wanilia, irys i patchouli. I to jest piękny, bogaty, intensywny zapach. Mi najlepiej się je nosi, nie ukrywam, jesienią i zimą, choć wiosną też jest w porządku. Latem, no nie wiem, nie wiem, choć pamiętam, że w zeszłym roku czy 2 lata temu wzięłam je ze sobą na urlop. I korzystałam. Korzystałam. Ale mówię, mi najpiękniej się nosi, kiedy jest chłodniej. Także, także. Bo tutaj jest niesamowita moc, intensywność. Bardzo gęsty, zapisisty zapach. No to jak już była jedna, to niech będzie druga. Girl of Now, Forever. One wyszły trzecie.
w kolejce i mamy tutaj akordy owocowe, słodkie, cytrusowe i waniliowe. I ten zapach jest już znacznie przyjaźniejszy na taką pogodę, jaką mamy teraz, więc przyjrzyjcie im się bliżej. Nutki: malina, skórka cytryny, migdał, czarna porzeczka, róża, kwiat pomarańczy, wanilia, patchouli, drzewo kaszmirowe i piżmo. I tu jest prześliczna, słodka malina. Niektórym się wydaje taka sztuczna troszeczkę, a ja ją bardzo lubię, powiem Wam. Bardzo ją lubię. I to jest zapach, po który chętnie sięgam o tej porze roku. Rozpływam się nad nimi. Rozpływam. Jeżeli lubicie taką piękną, soczystą malinę, delikatnie cytrusową, z tutaj takimi akordami, nazwijmy to orzechowymi, bo tutaj mamy pistacje, tak, czy migdały? Migdały, ale jest też taka delikatnie kwaskowata czarna porzeczka. Będzie coś dla Was. Czy tu już wszystko prześledziłam? Tak, no to przejdźmy do mojego słodziaczka ulubionego. Znaczy, one wszystkie są ulubione, ale te uwielbiam. To jest Wet Cherry Liqueur od Bohoboco. Jak sama nazwa wskazuje, tutaj się bardzo dużo dzieje ciekawych rzeczy. Akordy: słodkie, waniliowe, owocowe i... Poczekajcie. Słodki, wiśniowy, owocowy i waniliowy. No, widziałam, że coś nie tak przeczytałam. Nuty: wiśnia, likier wiśniowy, truskawka, karmel, róża turecka, fasola tonka, wanilia, drzewo sandałowe i wetyweria. I to jest oda do wiśni, do czereśni, takim, na takim lekkim, delikatnym, alkoholowym podbiciu. Piękny, bogaty zapach, ale to nie jest zapach nalewki babuni. Nie martwcie się, tu jest dużo, dużo ciekawiej, dużo, dużo piękniej. I pojawił się na rynku zapach, który bardzo chcę mieć, ale którego jeszcze u nas nie ma, ale kiedy się pojawi, z całą pewnością do Was przyjdę, bo mam takie dziwne przeczucie, że będzie delikatne nawiązanie tutaj do nich. Może nie bezpośrednio do nich, ale do takiej wiśniowej, likierowej. Wiśniowej, likierowej wiśni. Tak, Agnieszko. Tak, tak, tak. Do takiej. Dokładnie do takiej. Słuchajcie, musicie mi wybaczyć, bo ja jestem trochę zmęczona dzisiaj. Obudziłam się przed piątą. Więc padam z nóg, ale mi robienie filmów zawsze poprawia nastrój i pobudza, więc już się otrząsam. Dobrze, dobrze, wróćmy do tematu. Okej. Tutaj się troszeczkę zastanawiałam, czy Wam je pokazać, bo one są zdecydowanie na chłodniejsze pory roku. I jest to Elizabeth Arden Always Red. I jest to zapach, który niestety też jest już wycofany, ale jest przepiękny. Jest przepiękny. I macie tutaj akordy słodkie, owocowe, ambrowe i cytrusowe. Nuty: śliwka, czerwona pomarańcza, marakuja, róża, jaśmin wielkolistny, różowa frezja, pralina, czerwona ambra i mahoń. Piękny, głęboki, intensywny, słodki, owocowy zapach. Idealny na jesień i na zimę, no niestety, ale jak mi się zachciało wyciągnąć, zrobić topkę perfum owocowych, to to koniecznie musi się pojawić. Oczywiście, kto Wam zabroni używać ich teraz, ale mogę się założyć, że jesienią i zimą bardziej Wam się będą podobać. Tu jest tak intensywnie, tak głęboko, że one teraz wyłącznie, w mojej opinii oczywiście, wieczorami, to chłodnymi wieczorami, możecie spróbować. Śliczna ta. Kolejne, lecimy. One tutaj lubią w topkach się pojawiać, ale słuchajcie, nie bez przyczyny. Trussardi Pink Marina. To jest zapach, który na tą porę roku jest po prostu idealny. Macie tutaj akordy owocowe, słodkie i cytrusowe. Nutki: sorbet, melon, cytryna, różowy grejpfrut, sól morska, lilia piaskowa, neroli, drzewo sandałowe i patchouli. I to jest piękny, cytrusowy zapach. Cytrusy świeże, odświeżające.
Taki idealny, słuchajcie, na plażę, na spacer uliczkami w upalny dzień. Odświeżą Was świetnie. Do tego takie apetyczne. Słodkie, ale nie za słodkie, apetyczne, cytrusowe. No tutaj w nich wszystko jest pięknie zrobione. Jeżeli jeszcze nie znacie Pink Marine, koniecznie musicie ją poznać. Koniecznie. I teraz, co ja mam? Tutaj też będzie słodko, będzie intensywnie, będzie ponętnie. Jest to Chloe Nomad w wersji wody perfumowanej. Zapach, który ma akordy owocowe, cytrusowe i drzewne. I macie tutaj prześliczną mirabelkę. Do tego jest bergamotka, cytryna, pomarańcza, frezja, brzoskwinia, jaśmin, róża, mech dębowy i patchouli. Oraz drzewo bursztynowe, białe piżmo i drzewo sandałowe. I to jest, tak jak Wam zaznaczyłam, piękny, bogaty, intensywny zapach, ale niezbyt słodki, także słuchajcie, ja je miałam niedawno w pracy, więc nosiło mi się je naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Intensywne, cały dzień ze mną były, pięknie mi towarzyszyły. Mówię, one nie są zbyt słodkie, więc tak idealnie się wkomponowały w klimacik teraz taki, jaki mamy. Także jeżeli macie ochotę na mirabelkę, one jeszcze nie są dojrzałe, skuście się na tą, którą macie tutaj w tym flakoniku. Będziecie zadowoleni. Była Chloe Nomad, no to teraz tak. No i właśnie tutaj jest smuteczek, ponieważ, no cóż, Angel Eau Crozier, woda toaletowa, niestety już nie produkowana. Ale tutaj jest taka śliczna figa, że po prostu nie mogłam o nich nie wspomnieć. A konkretnie nektar figowy. Zanim jednak zacznę Wam mówić nuty, bo znowu nie od tej strony zaczynam, akordy. Mamy tutaj akordy słodkie, owocowe i drzewne. I nutki. Nektar figowy, pralina, patchouli, wanilia i magnolia. Nie martwcie się, nie bójcie się, nie myślcie, że to jest bardzo, bardzo słodko. Owszem, jest słodycz. Ale to jest taka słodycz przystępna, niedrażniąca, niedenerwująca, pięknie osiadająca się na skórze z tym nektarem. Poezja, dla mnie to jest poezja. Piękne są, naprawdę są piękne. Nie psikam, bo widzicie, oszczędzam, choć też je używam. Oj, noszę je teraz, noszę, ponieważ to jest także odpowiednia pora na to, żeby mieć je na sobie. No i co ja tutaj mam? Zakończymy. Tutaj znowu nie mam flakonika, ale coś mi się wydaje, bo jak tak patrzę na ten ubytek, że ten flakonik się pojawi. Ten flakon się pojawi. Jest to Paris Corner Cahir Fusion. Odleweczka tylko, ale to właśnie flakonik. I mamy tutaj nuty owocowe, tropikalne i świeże. Poczekajcie, co ja powiedziałam Wam? Nuty czy akordy? Akordy, a nuty następujące. Litchi, czarna porzeczka, czerwone jabłko, włoska cytryna, bratek, róża z tajfy, jaśmin sambak, piżmo, wanilia, cedr, drzewo sandałowe. I to jest taki piękny, radosny, owocowy zapach. Niezobowiązujący, cudnej urody. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, on jest zbliżony do dla mnie troszeczkę do Body Alud. Tak? Zobaczcie. Zobaczymy. Znaczy, zobaczcie, zobaczymy. Zobaczymy wspólnie. Gdzie tutaj jestem? Tu jest tak bardziej, bym powiedziała, słodko, wesoło, cytrusowo, radośniej. Tu jest troszeczkę poważniej. Ten zapach zawsze mi się kojarzy z jakąś, słuchajcie, gumą taką balonową, nie wiem, Turbo, Donald, nie, taki klimat. No, nie widzicie, mówiłam. Najlepsza rekomendacja dla zapachu, wesołe, rozweselające. Właśnie, Cahir Fusion, świetne. Parametry troszeczkę słabiutkie, ale słuchajcie, dla chcącego, nic trudnego, zawsze można sobie zrobić odleweczkę, tak jak ja mam, i dopsikiwać. Jak widzicie, mówiłam Wam, że już miałam 5 ml, zeszło na pniu i tutaj znowu się zaczyna robić coraz mniej, więc ja myślę, że faktycznie tegoroczne wakacje zakończę z tym zapachem. Tylko nie wiem kiedy, bo no,
Czyżby mój anioł stróż mi mówił, kobieto, kup teraz, bo jak wrócisz z urlopu, to już nie będzie. Tak, bo nagrywam, słuchajcie, ten odcinek akurat jeszcze, kiedy jestem na miejscu. Dlatego widzicie te flakoniki. Dobrze, ja potem zaraz po nie sięgnę i zobaczę, czy wszystko jest w porządku, bo nie widzę. Cała ja, w całej krasie. Widzicie, potrzebuję urlopu. Potrzebuję. Jakie wy macie ulubione owocowe zapachy? Co lubicie nosić? Co sprawia wam radość? To jest coś, co powinnam poznać. Na coś zwrócić uwagę. Tak jak zawsze. Napiszcie mi w komentarzach. Uwielbiam czytać wasze komentarze. Uwielbiam wchodzić z wami w interakcję. Uwielbiam wam odpisywać. Tak, kochani. I jak zawsze zachęcam, żebyście weszli na stronę Asia Flamel. Info.